Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj uznałam, że umyję włosy, ale nie będę nic z nimi robić, więc je po prostu tak zostawiłam, jak sobie wyschnęły. Bo i tak będę siedzieć na jakichś basenach i nie wiem, saunach, to wiecie, bez sensu niszczyć włosy, żeby je prostować. Mój mąż poszedł teraz odprowadzić Antka na zajęcia, to miała być gimnastyka i tańce dla malucha. I mam chwilowe poddenerwowanie, gdyż na stronie internetowej nie było napisane, od ilu lat dzieci mogą brać udział w tych zajęciach, i w trakcie wybierania hotelu dzwoniłam tu, czy Antek będzie mógł być w tej sali zabaw, i poinformowano mnie wtedy, że tak, jak najbardziej, jeszcze tym bardziej, jak tam wiecie, chodzi, mówi, jest komunikatywny, więc żaden problem, będzie można go zostawiać. Teraz się dowiaduję, że nie, może zostać dopiero od trzeciego roku życia, także nic, jak wrócą, bo tam kawałek trzeba podejść, nakręcę Wam, bo jednak dojście do tej strefy spa to jest mało duży spacer. Wczoraj byłam wieczorem właśnie na basenie i o ile w jedną stronę śmiałam się, że jak już doszłam, to już byłam na tyle zmęczona, ale nie, jakby w powrotnie w mokrych klapkach trochę śmiesznie się wraca. Nie żeby, wiecie, to było jakieś narzekanie, super, bo jakby fajnie się idzie, tak wiecie, z tymi łącznikami, z ładnymi widokami, ale jednak kawałek jest do przejścia i Wam pokażę, jeszcze tym bardziej jak ktoś z Was, wiem, że jedna z Was pisała, że była ostatnio z mojego polecenia w piwnicznej, no to wiecie, jeszcze jak była w pokoju obok gwindy, że to jest po prostu cyk, zjazd i jesteście już w spa. Tutaj jest mały spacer, nie liczyłam z zegarkiem w ręku, ile się tam idzie, ale myślę, że z 5-7 minut jak nic. Także nakręcę Wam cały spacer i ile drzwi, jestem ciekawa, ile drzwi trzeba i ile łączników trzeba pokonać, żeby tam dojść, więc wymyśliłam, że zrobimy taki spacer i będziemy liczyć drzwi i te łączniki, więc trochę tego jest do przejścia. No i tam też jest ta strefa dla dzieci, więc zobaczymy, zaraz powinni wrócić. Jeżeli nie dało się Antka zostawić, no to trudno, weźmiemy po prostu go w wózku i idziemy zagrać sobie w minigolfa. Antek po prostu nam będzie towarzyszyć, siedząc sobie w wózeczku. Dobra, mamy już informację, że no nic z tego nie wyszło, pani poszła na gimnastykę, a chłopaki zostali w sali zabaw, napisał mi mąż, że tylko się chwilę pobawią i zaraz wracają, więc ja skorzystam z tego, że przez chwilę ich nie ma i zacznę montować dla Was film, który widzieliście już w zeszłą środę. Trochę śmiesznie, zagięcie czasoprzestrzeni, ale no tak to się zdarza na YouTubie. Wiem, że jak byłam w Warszawie i publikowałam właściwie z jednodniowym opóźnieniem tylko, to doszło do takiego zagięcia czasoprzestrzeni, że w środę montowałam, jakby żyłam środą, montowałam wtorek, a odpisywałam na komentarze z poniedziałku, więc jak wróciłam do domu po tygodniu takiego vlogowania, to ja nie miałam pojęcia, jaki jest dzień, bo żyłam ciągle i montażem tego dnia przed, i kręceniem dnia, który się dzieje, i odpowiadaniem na komentarze sprzed 2 dni jakby z mojego życia. Także naprawdę podziwiam osoby, które vlogują codziennie. Dobra, to ja się biorę do pracy i do zobaczenia później. Dobra, słuchajcie, pogodę mamy przepiękną, jest 19 stopni, piękne słońce nam świeci, także cudownie. Widzisz, chyba na parterze w ogóle są te suszarki, a na górze nie ma suszarek, bo nie ma gdzie postawić. Nie udało się, Antek nie będzie chodził do tych grup animacyjnych, są od trzeciego roku życia, także informuję dla tych, którzy z Was mają dzieci, że jeżeli chcecie z tego korzystać, to od trzeciego roku życia. Jedynie co, no bo udzielono nam błędnej informacji i tak samo bez sensu wiedzą, ile dziecko ma lata, tak samo dostaliśmy całą kartę animacji na recepcji, także mój mąż tutaj interweniował, że no sorry, ale to jest trochę nie fair. Dostaliśmy 1 godzinę w Kids Clubie za darmo z opiekunką, czyli jakby tam możecie chyba nawet roczne dziecko zostawić z tą opiekunką, a koszt tego, jeżeli byście chcieli zostawić dziecko z opiekunką, to 80 zł za godzinę. Wiem, że w dr Irena Eris jest za dychę za godzinę, ale tam są znowu droższe noclegi i droższe zabiegi, także na jedno pewnie wychodzi, jeżeli byście byli tu czy tu na dłużej. Dobra, idziemy zagrać sobie w minigolfa. Antek jest w wózku, mamy nadzieję, że zaśnie. To się nie liczy, bo to tylko do nagrania. A właściwie się liczy.
chyba mieli przymusową przejażdżkę po Krynicy. Ktoś zasypia. Jak walczy ze sobą. Tu idziemy. Poczekaj. Słuchajcie, to było jedno z najsłodszych nagrań. Kciuk dla góry, do góry dla Antka. Po prostu, jak zobaczysz, to było tak słodkie. Co mi tu podjada? Ładnie to mamy podjadać? Suchy chleb? Tu jest porcja mojego męża. Tu już, kochanie, musi wystygnąć moje pierogi i największy talerz, cała ryba. Dla ciebie. Cała ryba, wiesz? Ojej, dobra. Dobra, byliśmy teraz w karczmie Łemskiej, tak to się nazywało? Łemkowskiej. Łemkowskiej, przepraszam najmocniej. Bardzo dobre jedzenie. Znaczy zupa jedynie co to, ja myślałam, że zamówiłam cebulową i nie doczytałam, że to jest krem cebulowy. A ja za bardzo za kremem cebulowym akurat nie przepadam, ale twoja zupa była dobra, skoro dojadłeś ją do końca. I co ja tam miałam? Te pierogi z Łemkowskie z miętą, całkiem dobre. Chociaż myślałam, że to będą takie jak pierogi Łemkowskie w Piwnicznej i to się nazywa chyba jakoś inaczej fachowo, takie bliny, chyba tak to się nazywa, coś mi się tak obiło o uszy, że tak się nazywa, takie startych ziemniaków, coś na pograniczu klusek śląskich, tylko w środku faszerowane, patrzcie, teraz zapomniałam, białym serem, a to były po prostu takie jakby zwykłe ruskie z miętą, ale bardzo dobre. I pewnie część z was, mój mąż miał w ogóle jakiegoś opalanioka, sorry jak ktoś jest z tego obszaru i przekręcamy nazwy, przepraszamy najmocniej. To był placek taki ziemniaczany z jakimś szynką, boczkiem, serem i chyba trzema rodzajami sera, tak mi się wydaje, jak dobrze pamiętam. A Antek miał grillowanego pstrąga i pewnie część z was zdziwi to, że Antkowi kupujemy jakby normalne rzeczy z karty menu. Ja jestem wielkim przeciwnikiem menu dla dzieci. Z tego powodu, że zawsze mogę z góry powiedzieć, co jest w tym menu dla dzieci. 90% restauracji, jak nie 99%, ma pomidorową, rosół, naleśniki, albo czasami z serem, albo z nutellą, paluszki rybne i spaghetti, które polega na tym, że to jest po prostu makaron z sosem pomidorowym. Także żadnych wartości odżywczych to nie ma, bo dla mnie ryba opieczona po prostu w takim, wiecie, płacie wielkim, panierki, czasami to jest jeszcze z frytkami, także po prostu sama frytura. Dlatego po prostu kupujemy zawsze Antkowi danie z karty, takie, które w razie czego my też jesteśmy w stanie zjeść. Dzisiaj Antek zjadł tak 70% tego pstrąga, także całkiem dużo. Tych ziemniaków w końcu chyba zjadł tylko dwa takie kółka, nawet nie całe. Ja trochę dojadłam, część zostawiliśmy. Oczywiście to wychodzi trochę drożej finansowo do rachunku, ale uważam, że taki pstrąg to był akurat grillowany na ogniu, chyba coś takiego, jest na pewno zdrowszy niż po prostu te filety takie, wiecie, w panierce pewnie ze sklepu, jakiś frosty albo z czegoś po prostu, więc no, to taki mały off-topic odnośnie wyjazdu, chociaż chyba nigdy o tym nie mówiłam, ale to jest rzecz, którą też przeczytałam w książce, w Paryżu dzieci nie grymaszą, właśnie mam w planach nie w tym tygodniu, tylko w przyszłym tygodniu ponownie przeczytać tą książkę, już po raz trzeci, ponieważ Antek podrósł, a
z tej książki nie chodzi mi o to, że jakby wiecie, opieram na niej, ale ona jakby w 100%, znaczy może nie w 100%, bo nie do końca się zgadzam już z tym obszarem, kiedy dziecko jest trochę starsze. Tam się troszeczkę bardziej nie zgadzam, ale z tym okresem dziecięcym w 100% się zgadzam. I z ilością słodyczy dla dzieci, jakby no pasuje mi to, co tam w tej książce jest opisane, więc chcę sobie tylko tak, wiecie, przeczytać dla spokoju ducha, żeby się umotywować w tym, co robimy i do czego tak naprawdę w naszym wychowaniu dążymy. Nudzi ci się już, Antek, co? Głupi ten korek, już byś chciał być na basenie. Wracamy do hotelu i dzisiaj dzień rozpusty, znaczy nie tak, żeby się jutro nie różnił, bo jutro też na kolejny dzień rozpusty, nawet większy niż dzisiaj, ale wracamy do hotelu i idziemy dzisiaj na masaż. Le masaż. Obydwoje mamy dzisiaj masaż klasyczny, ponieważ jutro sobie wybraliśmy taki trochę bardziej wyszukany i uznałam... No nie, bo ty idziesz na co? Masaż kamieniami, a jakimiś tam torebeczkami wypełnionymi ziołami podgrzewanymi, wiecie, w ogóle. Francja, elegancja. Ale uznałam, że weźmiemy dzisiaj ten zwykły, bo jak weźmiemy odwrotnie, to jutro ja wiem, jakbym leżała, o, taki zwykły masaż. No właśnie, a tak to w drugą stronę zawsze lepiej wziąć, wiecie, nazwijmy coś gorszego, coś mniej atrakcyjnego tego wcześniej po prostu. Więc jedziemy jutro, pewnie też przyjedziemy do centrum, bo jutro chcę skoczyć do... patrz na Bóg, jeszcze takie drewniane. Przepraszam, mam małe zboczenie, jeżeli chodzi o szukanie drewnianych domów, ale o tym się dowiecie w innym vlogu. Myślę, że może jutro albo... Szukane domy. Pojutrze, co on zrobił? Też bym tak chciała pojechać. I pojawia się u nas już powoli myśl o tym, żeby zostać tutaj dłużej, bo mamy wykupionych jeszcze 2 dni, ale jadąc to już wyczuwaliśmy, że może byśmy zostali. Specjalnie tak kupowaliśmy jeje, tak? Ankowi też się podoba. Jeje, żeby zostać, tak. Tak? Zostajemy tu dłużej? Wiem, zobacz. Aha. Specjalnie nie wykupowaliśmy, bo wiecie, wykupić zawsze można. Jakby dłużej woleliśmy wziąć krócej, czy nam się będzie podobać, czy będzie co robić i tak dalej, i tak dalej. I uznaliśmy, że wykupić nocleg zawsze jeszcze możemy. A gorzej by było, gdybyśmy mieli więcej ich wykupionych, a potem byśmy narzekali, że o, nie ma co robić. Podjechaliśmy zobaczyć, jak wygląda nasz kontrkandydat do pobytu, czyli hotel dr Irena Eris. Chcieliśmy tu przyjechać, do dr Irena Eris, ale ostatecznie wygrały ceny zabiegów. Bo tu są niektóre astronomicznie drogie, moim zdaniem oczywiście, bo zaraz mi ktoś powie, o, wcale nie takie drogie, no ale tam po 500-700 zł to moim zdaniem jest dużo, więc no, przegrał ten hotel z naszym. Dobra, zdecydowaliśmy, że jeszcze do hotelu nie wracamy, tylko przyjedziemy i zobaczymy kolejkę. To jest taka kolejka jak w Bielsku na Szyndziel, nie? Tylko że czerwona, w Bielsku żółta, więc zobaczymy. Kiedy robisz dziecko atrakcję, wskakujesz, a dziecko nie, nie, nie i chce wysiąść. Wow, jak super, Antek. Popatrz, jakie piękne widoki. Ty jedziesz taką samą. Chciałabym wam coś nagrać, ale chyba porysowanie tych szyb jest chyba za duże. Okay. O, nie zauważyłam, że jest okno uchylone, to jednak mogę nagrywać. Pojechała kolejka.
Co to? Kolejka. Tyk. Widzisz, tam są takie kółka. O, takie kółeczka. I teraz jak w sobie jedziemy, to będzie takie tuk. Uwaga! O, co to? Ja wam zrobię swoim, żeby miała. Wyjechaliśmy. Tutaj tak wysoko wyjechaliśmy, tak? Idziemy zobaczyć, jakie są widoki. Idziemy zobaczyć. Niech babcia nie patrzy, że wnuk bez czapki. Co, mały marynarzu, jak już włączyłeś to światło, to weź je wyłącz. No, wyłącz to światło. No, wyłącz. Ha, ha, ha. Bam, fajne łóżko. A mama wskakuje do ciebie. Woo! Mama. Ba. Co znalazłeś? Pokaż jakiegoś paprocha. A wiesz, że czasami się zdarza, że w świecie są paproszki? Be. Gdzie mam iść? No tam. Tam? Tam. Mama. Chodź. Chodź. Gdzie mam iść? A pięknie pamiętam. Gdzie mam iść? Tam. Dobra, ja uciekam teraz na masaż, potem uciekam z chłopakami, będziemy, oni idą na basen, żeby się wyszaleć. Antek nie do końca był zadowolony z pobytu w tym Kids Clubie sam, więc chcemy, żeby się troszeczkę bardziej wyszalał, więc ja do chłopaków dołączę i potem ja się będę zajmować Antkiem, więc nie mam pojęcia, czy się jeszcze z wami dzisiaj połączę. Także tutaj schną kaczki z wczoraj, więc do zobaczenia jak co w jutrzejszym vlogu. Pa, pa! Dobra, mój mały czerwony renifer wrócił z basenu, wypił mleko, z tyłu jego łóżeczko i co, idziemy się kąpać zaraz? Podobało ci się? To się. A na basenie to ci się podobało, co? W Kids Clubie ci się dzisiaj mniej podobało. Tak? Szukałeś rodziców i w końcu cię odebraliśmy. Znaczy nikt nie dzwonił, ale poszliśmy po niego. Ja nie jestem w stanie. Ja widzę w czarnych barwach ten żłobek, jak ja go będę musiała zostawić, ja już go po 10 minutach chciałam stamtąd zabierać, więc... Tak? Pomachasz, zrobisz papa, bo idziemy spać. Papa! Papa! Już jesteś tak zmęczony, że nie pamiętasz, jak się mówi papa? Patrzcie w ogóle, jak on słodko wygląda. Co, słodziaku? Musimy chwilę poczekać, wiesz, bo mleczko dopiero zjadłeś. To papa! Do zobaczenia jutro! Jeszcze mamy vlogować?